Profesor Legutko przede wszystkim jest autorytetem w świecie naukowym, ale jest to także człowiek, na którym można polegać, który nigdy nie zostawił kolegów, lojalny przyjaciel, który wielu osobom, także z Politechniki Opolskiej, pomógł w swoim rozwoju. Wspaniały i kulturalny człowiek. To nie tylko te osiągnięcia naukowe, które są naprawdę bezsprzecznie niekwestionowalne, spowodowały, że został obdarzony tym tytułem doktora honoris causa, ale jego postawa, zwłaszcza ta postawa etyczna i przyjaźń, wieloletnia przyjaźń, słyszeliśmy o tym, że to jest ponad 40-letnia przyjaźń z Politechniką Opolską. Wielka radość, mogę powiedzieć ogólnie. Takim elementem, który ewentualnie mógł być stresujący, no to było to, żeby tę prezentację wygłosić, ten wykład. No ale przećwiczyłem sobie ze 2-3 razy, także dzisiaj w zasadzie się tam specjalnie nie denerwowałem. Moja żona bardziej się denerwowała tym wszystkim. Nie, no wielka radość, no tak można by z takiego emocjonalnego punktu widzenia to ująć.